Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. W dzisiejszym odcinku postawię takie następujące pytanie: dlaczego Paulo Sousa nie pojawia się na trybunach Legii Warszawa ogólnie, na meczach w europejskich pucharach? Dlaczego także, że Nawrocki, Witeska, Śliż, Jędrzejczyk, czyli wszyscy piłkarze Mistrza Polski zasługują na powołanie? O tym będę dzisiaj właśnie opowiadał, a także o transferze Nawrockiego do Bayernu Leverkusen. Bayer Leverkusen jest zainteresowany Nawrockim, ale zacznijmy od tego, czym jestem najbardziej zbulwersowany, moi drodzy. Ja jestem najbardziej zbulwersowany tym, że Paulo Sousa nie pojawia się na stadionie na Łazienkowskiej 3. W ogóle, że nie pojawia się i polskiej ekstraklasy nie ogląda. Paulo Sousa nie pojawia się na meczach polskiej ekstraklasy, ponieważ uznał, mówił nam o tym w wywiadach, że intensywność w polskiej ekstraklasie jest bardzo słaba, że piłkarze z polskiej ligi grają za słabo i woli powoływać zawodników z Lig Top 5, czy także z tych innych lig, ponieważ intensywność jest wyższa. Powołuje tylko Kozłowskiego, utalentowanego zawodnika, czasem Śliż zostanie dowołany. No ale polski selekcjoner powinien oglądać polską ekstraklasę. A jeśli już tej polskiej ekstraklasy nie chce oglądać spotkań z mistrza i z wicemistrzem, no takie spotkanie, jakie było Raków kontra Legia Warszawa, czyli mistrz kontra wicemistrz, potencjalni kandydaci do kadry, wypadałoby obejrzeć. Nawet Zbigniew Boniek krytykował, mówił o tym, że to mu się nie podoba, że Portugalczyk nie bywa na stadionie. W ogóle Portugalczyk mieszka u siebie w domu w Portugalii, do Polski tylko przyjeżdża przed zgrupowaniami, a powinien mieć tu mieszkanie i pojawiać się na meczach kadry. Nawet były trener Legii Warszawa Stanisław Czerczesow o tym był tym zdziwiony. Ale jeśli już nie jest na meczach ekstraklasy, no to wypadałoby jednak być na meczu pucharowym, właśnie jak Legia Warszawa grała z Resztą City, gdzie będąc na tym stadionie nadałby prestiż temu spotkaniu. A Portugalczyka nie ma. Oczywiście pojawił się asystent, ale to jest nie to samo. Ja Paulo Sousy nie widziałem ani na meczu z Spartą Praga, ani nie był na spotkaniu z Dynamem, ani także z Leicester City. No moi drodzy, no, ja jestem tym wszystkim rozczarowany. Gdy Legia Warszawa gra z piątą drużyną Premier League, to jednak portugalski trener powinien się pojawić na takim spotkaniu. Tym bardziej, że w tym meczu grało kilku Polaków. No przecież grał Nawrocki, Witeska, Jędrzejczyk, plus do tego Miszta, Śliż. No Śliż jest kadrowiczem Paulo Sousy, był powoływany przez Portugalczyka i mógł zobaczyć, jak ci polscy piłkarze wypadną na tle Lisów. No niestety, wysłał asystenta, ale pewnie asystent opowie o tym, że w wyśmienitej formie jest Nawrocki, Witeska i inni Polacy, ale tak na dobrą sprawę, gdy jesteś selekcjonerem, to jednak opinia, materiał ze spotkania, który na pewno to spotkanie Portugalczyk zobaczy, jednak sama obecność na tym meczu i twój pogląd na sytuację, często każdy z nas jest inny. Możemy mieć pogląd na danego zawodnika zupełnie inny. Moje zdanie na przykład o Nawrockim może się różnić od tego, jakie zdanie mają asystenci portugalskiego trenera i sam trener. Często sam selekcjoner poprzez obecność na stadionie może dotknąć tego piłkarza, może zobaczyć jakiś szczegół, detal, taki detal, jaki zobaczył portugalski trener u Kozłowskiego. Więc jeżeli Paulo Sousa byłby na stadionie, to mógłby zobaczyć u Nawrockiego wspaniałą formę. I to przede wszystkim, ten jest pierwszy punkt, że nie podoba mi się to, że polski selekcjoner nie przyjeżdża, nie ogląda polskiej ekstraklasy, przynajmniej tych drużyn topowych, Legii, Lecha, Legii Warszawa, także Lechii Gdańsk. Powinien, to jeśli już tej polskiej ekstraklasy nie ogląda, to obowiązkiem jest, żeby był na spotkaniach z właśnie
Leicester City, no, i ze Spartem, zespołem z Pragi i tak dalej, i tak dalej. Ja mam nadzieję, że jak Napoli przyjedzie, jak przyjedzie zespół z Moskwy, to portugalskiego trenera jednak zobaczę na stadionie, moi drodzy, na Łazienkowskiej 3, bo by wypadałoby zobaczyć z wysokości trybun, jak pięknie prezentuje się nawrocki Witeska. A teraz drugi punkt. Tak jak sobie oglądam od pewnego czasu, tych kilku piłkarzy, Nawrocki, Witeska, Jędza, Śliż, ci piłkarze zasługują na to, żeby znaleźć się w kadrze. Oczywiście Śliż był dowoływany, tutaj w ostatnim czasie, teraz na to zgrupowanie nie został powołany, no ale w środku pola jest największa konkurencja, więc dostał szansę San Marino, więc rozumiem jego brak. Ale na przykład, biorąc pod uwagę, gdzie kłopoty mamy z defensywą, Glik nie będzie zawsze wiecznie grał. Powoli musimy szukać następców. Bednarek w ostatnim czasie stracił miejsce polskiej stracił miejsce w Barwach Świętych. Wrócił, rozegrał spotkanie, ale ten początek sezonu nie miał dobry. W związku z tym trzeba szukać jakichś alternatyw. Helik czy Dawidowicz w ostatnim czasie nie przekonywali. Oczywiście Portugalczyk już wyselekcjonował sobie pewną grupę, ale warto zwracać uwagę na zawodników, którzy zasługują na powołanie. I tak reprezentacyjną formę na tą chwilę dla mnie mają, według mnie, Nawrocki, Witeska, Jędrzejczyk. Oni są w reprezentacyjnej formie. Okej, okay, powiecie mi, że Jędrzejczyk już jest za stary, rocznik 87, 34 lata. Portugalczyk tą kadrę odnawia. Jędza, gdy był w kadrze Jerzego Brzęczka, nie zawodził. Nawet jak był Glik kontuzjowany, to zmienił go, ale od pewnego czasu nie dostaje tego powołania. Więc okej, jeżeli już odmładzamy kadrę, no to jestem w stanie zrozumieć, że Jędza już jakby miał już swój czas w reprezentacji, nie pasuje do koncepcji portugalskiego trenera, ale Nawrocki i Witeska, biorąc pod uwagę wiek tych dwóch piłkarzy, oni zasługują na to, żeby dostać powołanie do reprezentacji. Witeska, 24 lata, w europejskich już po tym, już pojawiały się informacje o tym, że FC Schalke go chciało, Legia Warszawa nie puściła byłego zawodnika Zabrze. W najbliższym czasie, tak mi się wydaje, że to dla środkowego obrońcy Legii Warszawa może być dla niego to ostatni sezon, bo już wchodzi w taki wiek, 24 lata, że jak nie zimą, to latem, to może spróbować swoich sił za granicą. Jeżeli chodzi o Witeskę, to on cały czas, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę i także o Ligę Europy, cały czas prezentuje formę reprezentacyjną. Zasługuje nawet na to, żeby jednak znaleźć się wśród tych zawodników, żeby pojechał na to zgrupowanie, żeby trener zobaczył, żeby go tak dotknął, żeby zobaczył, jak on funkcjonuje w grupie. No, jeżeli chodzi dla mnie Witeskę, to jest pewnego rodzaju przyszłość, bo on potrafi tą piłkę, jest nowoczesnym obrońcą, potrafi tą piłkę wyprowadzić. Mamy w młodzieżówce Walukiewicza, który odzyskał miejsce w lidze Serie A i który też jest takim nowoczesnym obrońcą, no ale właśnie Witeska może być takim alternatywą, potencjalnym w przyszłości zastępcą Glika. W razie czego, jeśli Bednarek nie będzie grał, mógłby zwiększyć tą rywalizację w środku pola. No i największy kandydat dla mnie, który wygrany tego początku sezonu, tej rundy, to jest Mike Nawrocki, który w zeszłym sezonie w barwach Warty Poznań rozegrał tylko kilka spotkań. I tu proszę, Legia Warszawa wypożyczyła go z Werderu Brema i od początku sezonu on zadziwia. Jest w wysokiej formie. Zagrał 13 spotkań, z tego 12 spotkań w pełnym wymiarze. Moi drodzy, w Lidze Europy dla mnie najlepszy obrońca Legii Warszawa. Gra jak profesor, w tym ostatnim spotkaniu blokował, grał z poświęceniem. Potrafił zagrać. Gra w tym zestawieniu w Legii Warszawa, czyli Legia Warszawa gra z trójką obrońców, z wahadłowymi. Może być właśnie gra z tej lewej strony. Mógłby być właśnie alternatywą do środku pola. Chciałbym zobaczyć. Tym bardziej, że gramy teraz San Marino z Albanią. No to z meczu San Marino, takiego nawrockiego, bym wypróbował właśnie w parze, z niech zagra z Glikiem, z Bednarkiem. Albo na przykład Bednarek, po co nam Bednarek na San Marino, niech taki Nawrocki zagra, już ma za sobą debiut w reprezentacji, były młodzieżowiec. Ja bym tego właśnie
byłego zawodnika Werderu Brema spróbował w kadrze. Tak na dobrą sprawę, były zawodnik Warty Poznań. Już w listopadowych spotkaniach powinien dostać powołanie. Jeśli on nie dostanie, to ja będę zdziwiony, bo ten zawodnik od początku sezonu, prezentując się świetnie w Europie, zasługuje na to powołanie. I no, ja jestem właśnie rozczarowany właśnie brakiem powołań zawodników z Legii Warszawa. Coś właśnie Paulo Sousa omija Łazienkowską. Czy no, mam nadzieję, że asystent portugalskiego trenera, który był na tym meczu, zmieni zdanie o Legii Warszawa Portugalczykowi i po najbliższym czasie któregoś właśnie z legionistów zobaczymy w kadrze. No tak jak mówię, ja bym widział przede wszystkim Nawrockiego, choć uważam, że Śliż i Witeska, biorąc pod uwagę wiek, że są młodzi, zasługują na miejsce w kadrze, choćby nawet na to, żeby znaleźć, żeby zarówno Nawrocki i Witeska, czyli to są byli młodzieżowcy, którzy zasługują na tą szansę, żeby jednak w tej kadrze się znaleźć. To jest nasza przyszłość naszej reprezentacji. Ja mam takie zdanie w tej kwestii. I teraz i kolejny, trzeci temat. Będę wam opowiadał o Nawrockim. Po tych wspaniałych występach byłego zawodnika Werderu Brema od razu pojawiają się oferty. My słyszymy, możemy właśnie w niemieckiej prasie, a także w polskiej prasie, przeglądzie sportowym, możemy wyczytać, dowiedzieć się, że Nawrockim jest zainteresowany Bayern Leverkusen. Moi drodzy, no wcale się nie dziwię, po takich dobrych występach, gdzie Nawrocki grał fenomenalnie przeciwko Leicester City w ostatnim spotkaniu, czy wcześniej grał bardzo dobrze w spotkaniu przeciwko Spartakowi Moskwa, także w spotkaniu przeciwko Dynamo i także przeciwko Spartakowi. No jednak te świetne występy w Europie nie są dostrzegane przez skautów innych klubów i już Bayer Leverkusen interesuje się byłym zawodnikiem Werder Brema. I to mnie właśnie cieszy, że Legia Warszawa wypożyczyła Nawrockiego z Werderu Brema i zawarła sobie w tym wypożyczeniu, że ma opcję pierwokupu i do końca właśnie roku, do końca sezonu musi wydać na niego 1,5 miliona euro. Tyle Legia Warszawa musi Werderowi Brema zapłacić za Nawrockiego. Prezes Mioduski wspominał w wywiadach, że już to jest pewne, że Legia wyłoży te pieniądze za Nawrockiego i bardzo się cieszę, że jest taka polityka transferowa w klubie i najprawdopodobniej sytuacja będzie tak wyglądała, że Legia kupi Nawrockiego i może latem właśnie Nawrocki odejdzie do lepszego klubu, że po prostu tak jak mieliśmy sytuację w Pieście Gliwice z Świerczokiem, został wykupiony z ligi, z mistrza Bułgarii, następnie od razu został za większe pieniądze do Japonii sprzedany. I może tak być w przypadku Nawrockiego. Legia go wykupi z Werderu Brema, a potem za 2-3 razy tyle sprzeda go do lepszego klubu. Jest pewnego rodzaju haczyk, bo także Werder Brema, patrząc na występy Nawrockiego, jak ten zawodnik prezentuje się fenomenalnie, także wcześniej wypożyczając byłego zawodnika Warty Poznań do Legii, Werder Brema zastrzegł sobie taką możliwość, zawarł taki punkt w kontrakcie, że gdy na przykład jak Legia wykupi Nawrockiego, on będzie w Legii i zgłosi się przykładowo właśnie Bayern Leverkusen i zaproponuje 4 miliony euro, to Werder Brema będzie mógł w każdej chwili przebić, ma pierwszeństwo tak zwane, czyli będzie mógł przebić tą ofertę i wykupić Nawrockiego. Jednym słowem, podsumowując tą sytuację, Legia Warszawa na Nawrockim może zarobić duże pieniądze. Ale z punktu widzenia polskiej ekstraklasy, polskiego kibica, fana futbolu, to ja jednak bym wolał, gdyby właśnie Legia Warszawa Nawrockiego wykupiła. Oczywiście obroniła mistrzowski tytuł, a następnie z Nawrockim, już takim, z takim piłkarzem, który zdobył doświadczenie na arenie międzynarodowej, żeby z takim zawodnikiem próbowała w kolejnych latach znów awansować do Champions League. Przepraszam bardzo, ale zasuło mi w gardle, muszę się napić yerby. Tak byłoby lepiej, ale niestety polska ekstraklasa, polska liga jest w tym całym ekosystemie takim, że jest na tym samym końcu tym mniejszym organizmem i gdy przychodzą wielkie kluby mające duże pieniądze, wykładają duże miliony na stół i tak jak
W przypadku Juranowicza mieliśmy sytuację, pojawił się Celtic Glasgow, Legia Warszawa musiała sprzedać tego zawodnika, żeby spiąć budżet i sprzedała go. Ale tak powiem na dobrą sprawę, Legia Warszawa zarobiła na Juranowiczu czterokrotność pieniędzy, bo kupiła go za 300 tysięcy euro plus do tego bonusy, a zarobiła powyżej 3,5 miliona euro, więc czterokrotność tego za niego zarobiła. Później jeszcze właśnie musiała 20% z tego oddać poprzedniemu klubowi Juranowicza, ale i tak jest do przodu na tym transferze. A także z piłkarzy, z niewolników nie ma pracowników, bo już Juranowicz, dostając ofertę z Celticu Glasgow, z klubu, w którym grał kiedyś Artur Borc, Maciej Żurawski czy Dariusz Dziekanowski, którzy grali kiedyś w Celticu, gdy dostajesz ofertę z takiego klubu, to jednak piłkarze nieraz są takimi najemnikami. Przychodzą do Legii Warszawa, dostają duże pieniądze, chcą wziąć udział w pewnym projekcie, zdobywają mistrzowski tytuł, grają w Europie i potem chcą spróbować sił w silniejszej lidze. Czasem taka oferta z Celticu Glasgow jest raz w życiu. No tak jak kiedyś, pamiętacie takiego bramkarza Grzegorza Szamotulskiego? Grzegorz Szamotulski kiedyś miał ofertę z klubów z Ligi Angielskiej i także z tych lepszych klubów stop 5, nie zdecydował się odejść i później popełnił błędną decyzję, Legia Warszawa go nie puściła, już jakiejś super oferty nie dostał. Mirosław Szymkowiak, pamiętacie takiego fenomenalnego środkowego pomocnika Wisły Kraków, on miał ofertę kiedyś z Interu Mediolan, także nie został puszczony przez polski klub, nie nadarzyła się taka oferta, no i na tej podstawie właśnie piłkarze wyciągają wnioski, dlatego między innymi Kapustka, kiedy grał właśnie w Krakowi, jak pojawiła się oferta z Leicester City, niektórzy mówili, że popełnił błąd, żeby jeszcze zaczekał, żeby się w polskiej lidze ograł, ale wykorzystał tą koniunkturę. Po fenomenalnym Euro 2016 zdecydował się iść, bo to taką ofertę z mistrza Anglii dostajesz raz w życiu. I właśnie Kapustka zdecydował się iść do Lisów. Tam mu się nie udało mu się przebić, był wypożyczany do Nürnberg i trochę mu, także do Ligi Belgijskiej, trochę mu kontuzja zahamowała rozwój. Zrobił dwa kroki do tyłu, wrócił do Legii Warszawa, tutaj się odbudował, znów doznał kontuzji niestety i znów będzie próbował się odbudować, ale przynajmniej z takiego punktu piłkarskiego, jak zakończy karierę, to nie będzie miał z tyłu za uszami, za głową takiej myśli: miałem ofertę z Leicester City, mistrza Anglii, nie zdecydowałem się, ta kariera mogła się zupełnie inaczej potoczyć. Nieraz tak właśnie takie słowa słyszałem od byłych zawodników, od piłkarzy, którzy grali w latach 90. na początku 2000. Miałem ofertę z takiego klubu, nie zdecydowałem się, żałuję, ta kariera mogła się potoczyć zupełnie inaczej. A proszę, a tutaj taki właśnie Kapustka, przynajmniej jak zakończy tą karierę, to wie, że spróbował. Wybrał Leicester City, odbił się od tej drużyny. Poziom Premier League okazał się dla niego za wysoki. Tak na dobrą sprawę nie dostał tam szansy, ale godne pieniądze zarobił. Wrócił do Legii, z Legią Warszawa zdobył mistrzowski tytuł. Trochę te jego kontuzje pokrzyżowały mu plany, ale już nigdy nie będzie mógł sobie zarzucić, właśnie tak jak mówię, nie będzie mógł sobie wypominać: miałem ofertę z mistrza Anglii, nie spróbowałem. Spróbował, nie udało mu się przebić. Tą karierę dalej próbuje odbudować, a młody jest, 24 lata. Niewykluczone, że może ta droga Kapustki pójdzie taką drogą jak Klich. Zobaczcie, wszystko jest możliwe. Klich przecież na początku jako młody trafił do Wolfsburga. Niektórzy mówili, krytykowali. Wojtek Kowalczyk krytykował Klicha. Po co do tego Wolfsburga się wybrał, trafił z Krakowi. Mógł zostać w polskiej lidze. Pojechał do Ligi Holenderskiej, tam grał fenomenalnie, wrócił znów do Niemiec, chciał się znów sprawdzić w Bundeslidze, znów mu się nie udało, trafił do Holandii, w Holandii pograł, trafił do Anglii, wyobraźcie sobie, że pod koniec kariery właśnie z tym Leeds po 30 awansował do Championship, do Premier League i pod wodzą i gra regularnie w Premier League, wrócił do reprezentacji, więc no, różne są drogi piłkarzy, czasem ta kariera toczy się tak jak na przykład Błaszczykowskiego, Lewandowskiego, Piszczka, że trafiają za granicę i idą cały czas w górę, w górę, w górę, w górę. A czasem jest tak, że ta kariera, tak jak Klicha, czy nawet i Kapustki, że idzie falami. No nie ma takiego przepisu na idealną karierę. Trzeba po prostu podejmować decyzje. Czasem są te decyzje błędne, czasem
Nie, różne. No to wszystko zależy od szczęścia, czy te dobre decyzje podejmujemy, czy błędne. Dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, lajkach, dzwoneczkach, ustrzelcie hatryka. Dzięki temu będę mógł zwiększyć zasięgi i trafić do większej ilości miłośników futbolu. Napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie ogólnie o tych tematach, które podjąłem. Czy też wam się nie podoba to, że Paulo Sousa nie pojawia się na Łazienkowskiej 3? Czy dalibyście szansę w reprezentacji Nawrockiemu, Śliżowi, Witesce? Czy byście powołali jeszcze kolejny raz do reprezentacji Jędrzejczyka? Także po trzecie, jak myślicie, czy trafi Nawrocki do Bayernu Leverkusen? Dziękuję serdecznie, życzę wam miłego weekendu, do zobaczenia wkrótce. Hej!